Czy krzyżacy jeżdżą mercedesami? Dzisiaj wspólnie z Arkiem Czaplą opowiemy o dalszych losach zakonu krzyżackiego. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam. Marcin. 22 sierpnia 1587 roku stronnik obradujących pod Warszawą opozycjonistów z rodu zborowskich biskup kijowski Jan Woroniecki ogłosił wybór Maksymiliana Habsburga na króla Polski ignorując tym samym wybór Zygmunta z dynastii Wazów na polskiego monarchę. We wrześniu tego samego roku w katedrze w Ołomuńcu, samozwańczy król zaprzysiągł pakta konwenta i wyruszył przez Górny Śląsk do Małopolski, pełen nadziei na szybkie objęcie tronu. W październiku 1587 roku przybył do Bytomia, skąd wraz z oddziałem wojsk przekroczył granicę Królestwa Polskiego, planując triumfalny wjazd do Krakowa. Na jego drodze stanął jednak Hetman Wielki Koronny Jan Zamoys, stronnik Zygmunta Wazy i polityczny przeciwnik Zborowskich. Maksymilian Habsburg próbował zdobyć stolicę Polski, lecz 24 listopada 1587 roku z powodu zbyt małych sił został odparty z podmurów Krakowa i zmuszony do wycofania się na Górny Śląsk. Podczas odwrotu wojska arcyksięcia złupiły wiele wsi, a do końca grudnia 1587 roku operowały wzdłuż granicy oraz w okolicach Wielunia. W roku 1588, po koronacji Zygmunta III Wazy, Jan Zamojski postanowił rozprawić się z wojskami arcyksięcia i zmusić przebywającego na Górnym Śląsku Maksymiliana III Habsburga do zrzeczenia się pretensji do polskiej korony. W mroźną noc 24 stycznia wojska arcyksięcia Maksymiliana zajęły strategiczną pozycję na wschód od Byczyny, na trakcie królewskim prowadzącym do Polski. Rozlokowanie armii polskiej pozostaje zagadką, choć wiadomo, że prawoskrzydłowa część sił polskich po przeprawie przez Groble wykonała manewr falankowy, okrążając lewe skrzydło wojsk Maksymiliana. Manewr ten ułatwiła gęsta mgła, która spowijała pole bitwy jeszcze w godzinach porannych. Przez kilka godzin obie armie stały naprzeciwko siebie, oczekując na rozwój wydarzeń. Arcyksiąże Maksymilian dostrzegł, że wojska polskie zagrażają mu z boku, co mogło odciąć jego drogę odwrotu do byczyny. W obliczu groźby okrążenia, wydał rozkaz ataku. Bitwa, choć krótka, była niezwykle krwawa i szybko przerodziła się w rzeź uciekających żołnierzy. Sukces polskiej armii wynikał częściowo z paniki wśród służących Maksymilianowi Węgrów, którzy błędnie zrozumieli rozkazy i jako pierwsi rozpoczęli ucieczkę, wywołując ogólny odwrót pozostałych oddziałów. Arcyksiążę schronił się w Byczynie, którą polskie wojska natychmiast obległy. Do ostrzału miasta wykorzystano działa porzucone przez armię Maksymiliana. Gdy polskie siły szykowały się do szturmu, arcyksiąże nakazał wywiesić białą flagę, rozpoczynając negocjacje o warunkach kapitulacji. Traktat bytomsko-będziński, podpisany 9 marca 1589 roku, zapewnił Maksymilianowi wolność, a w lipcu tego samego roku opuścił on Polskę. Dokładne miejsce bitwy pozostaje nieznane do dzisiaj. Prawdopodobnie było to wzgórze. W pobliżu wsi roszkowice, dziś znane jako wzgórze śmierci. Wielkość obu armii również nie jest pewna. Szacuje się od 3 do 6 tysięcy żołnierzy po każdej stronie. Po bitwie na rozkaz Jana Zamoyskiego mieszkańcy byczyny pochowali poległych z obu armii we wspólnej Mogile, której liczba ofiar szacowana jest na 3 do 5 tysięcy. Podczas bitwy oddział Stanisława Żółkiewskiego zdobył chorągiew wojsk Maksymiliana Habsburga, znaną dzisiaj jako chorągiew spod Byczyny. Arcyksiążem wraca do starego zajęcia. Pełniąc funkcję koadjutora wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, Maksymilian III Habsburg przejął faktyczne zwierzchnictwo nad tym zgromadzeniem. Po opuszczeniu Królestwa Polskiego udał się do Czech, gdzie zajął się sprawami ustrojowymi zakonu. W 1590 roku zawarł kompromis z Henrykiem von Bombenhausenem, oficjalnie obejmując urząd Wielkiego Mistrza. W 1593 roku cesarz mianował go regentem Styrii, co tworzyło mu drogę do działań wojennych na Bałkanach przeciwko Imperium Osmańskiemu. Początkowo służył pod komendą Macieja Habsburga, później osobiście dowoził armią na Węgrzech i w Chorwacji. Wobec braku znaczących zwycięstw po sześciu latach kampanii wrócił do Niemiec, do cesarstwa i osiadł Mergentheim, gdzie rezydował do 1602 roku. Już w 1599 roku powrócił do spraw zakonnych, przygotowując reformę Zgromadzenia Krzyżackiego. Reformę tę przeprowadził w 1606 roku, tworząc w Mergentheim Seminarium Duchowne dla Księży Krzyżackich. Jednocześnie zlikwidował gałąź żeńską zgromadzenia oraz instytucje półbraci i familiarze zakonu. Wątków krzyżackich nigdy dosyć, choć widzę, że większe emocje wzbudzają Templariusze, może coś wydłubiemy kiedyś z Arkiem. Witam słuchaczy. Marcin Marucha z podcastu Miejsce Nieoczywiste. Jest ze mną znów Arek Czapla i znów chcemy opowiedzieć o krzyżakach, czyli co się stało z zakonem po utracie pruskiego państwa albo co się stało z częścią zakonu w Świętym Cesarstwie Rzymskim, czyli pierwszej Rzeszy Niemieckiej. Witam cię Arek, cześć. W skrócie, WCAC. Arek, mamy skrót. Tak jak THMSC z dawnego Teleekspresu. Słuchaczy odsyłam do poprzedniej opowieści. Cześć Marcin, cześć wszystkim. Tak, witam po raz kolejny. Kontynuujemy krzyżacką opowieść, i w mojej ocenie to może być najciekawszy odcinek, dlatego że dzisiaj wchodzimy w taki obszar w zakonu który myślę, że ogromnej rzeszy naszych słuchaczy będzie kompletnie nieznany i będzie naprawdę zaskakujący. Arek, niemiecka gałąź zakonów rzeszy, mimo wielu przemian, przetrwała do dziś pod różnymi nazwami. Obecnie członkowie zakonu niemieckiego koncentrują się na działalności charytatywnej, głównie na opiece nad chorymi niepełnosprawnymi. Walka z poganami została całkowicie zarzucona. Dziś, co nie oznacza, że zakon niemiecki wtedy odciął się od swojej średniowiecznej przyszłości, ani że pogodził z utratą pruskiego terytorium, choć nie byli w stanie zmienić faktów historycznych. Dodatkowo, trwająca w latach 1524-26, seria powstań chłopskich, znana dziś jako wojna chłopska, doprowadziła do zniszczenia wielu majątków zakonnych, w tym dotychczasowej siedziby niemieckich mistrzów krajowych w hornek nad Neckarem, od tej chwili zakon przeniósł swoją rezydencję do frankońskiego zamku w Mergenheim nad rzeką Tauber. Obecnie jest to land badania Wittenbergia. Zamek Hornek, położony nad brzegiem Nekaru i z widokiem na stare miasto Gundelsheim, z historyczną tarasową winnicą zakonu krzyżackiego, został potem odbudowany i istnieje do dziś. Warto powiedzieć, że w zamku Hornek mieści się dziś Muzeum Transylwańskie. Które zawiera 22 tysiące eksponatów i jest największym poza Rumunią zbiorem siedmiogrodzkiej kultury materialnej. Czyli zamek ten łączy pierwszą i trzecią część naszego podcastu o Krzyżakach. Do tego doszedł konflikt. Oto kto ma w nowej sytuacji prawo do tytułu Wielkiego Mistrza. Jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku. Inflacki mistrz krajowy Walter von Plettenberg wysunął roszczenia do tytułu Wielkiego Mistrza, i równolegle uczynił to niemiecki mistrz krajowy Walter von Kronberg, podczas którego zakon miał dwóch wielkich mistrzów. Do tego istniało też zagrożenie połączenia krzyżaków z Janitami i wykorzystania ich do walki z Turkami na Bałkanach. For Kronberg w końcu uzyskał uznanie pozostałych mistrzów krajowych, w tym również Plettenberga z Infland. No, i sprawował urząd Wielkiego Mistrza już samodzielnie do 1543 roku. Już od samego początku starał się utrzymać zakon w Rzeszy i odzyskać utracone prusy. Zainteresował swoimi planami władzę Rzeszy na czele z cesarzem Karolem V Habsburgiem, który w 1529 roku mianował go administratorem Urzędu Wielkiego Mistrza, a rok później w 1530 roku podczas Sejmu Rzeszy w Augsburgu cesarz unieważnił traktat z 1525 roku i nadał Kronenbergowi Prusy Książęce jako księciu Rzeszy. Polska poparła jednak Albrechta Hohenzollerna jako swojego lennika, co spowodowało, że plany odzyskania Prus pozostały tylko na papierze. Nałożenie banicy na księcia Albrechta w 1532 roku i na Stany Pruskie w 1536 roku przez sąd Kameralny Rzeszy nie zmieniło tej sytuacji. To były takie wiesz, działania dla działania. Kronenberg zdołał jedynie utrzymać materialne własności zakonu w Rzeszy. Ale nadchodząca reformacja to jednak nie była tylko strata w postaci posiadłości terytorialnych Prus i Inflant. Tak, na nadchodząca reformacja w XVI wieku w religijnie podzielonych Niemczech zakwestionowała istnienie zakonu. W Saksonii i Turyngii luterańscy władcy skonfiskowali większość jego dóbr. W Hesji lokalni rangrafowie przejęli także kontrolę nad majątkami zakonu. W baliwacie Utrechtu, dzisiejszych Niderlandach, większość członków przeszła na kalwinizm. W rezultacie przy katolickim obrządku pozostało tylko siedem baliwatów – Bizen, Komblencja, Lotaryngia, Alzacja, Frankonia, Austria i Adyga. Natomiast należy powiedzieć, że luteranie, kalwini i katolicy współistnieli stosunkowo dobrze, traktując zakon jako schronienie dla niemieckiej szlachty oraz źródło utrzymania oraz zabezpieczenia na starość. Pomimo pewnego chaosu w funkcjonowaniu zakonu pojawiły się także problemy związane z koniecznością przejścia niektórych zakonników na nową wiarę oraz wywłaszczaniem majątków zakonnych. Ale te trudności zostały pokonane. Zakon dokonał konsolidacji i reorganizacji, godząc się koniec końców z utratą Prus i, spoiler, Inflant. Sytuacja jest trudna, ale zaczyna się stabilizować. Mało znany jest tutaj wręcz taki niezwykły fakt, że zakon w praktyce do początku XIX wieku miał wręcz charakter ekumeniczny i współistnieli w nim równolegle bracia katolicy i protestanccy, przy czym zasadą było, że wielki mistrz musiał być katolikiem. Stan ugruntował kończący wojnę trzydziestoletnią pokój westfalski w 1648 roku, który określił zasady współistnienia katolików i protestantów w cesarstwie. Jedynie kalwiński baliwat w niderlandzkim Utrechcie zerwał z zakonem i z podległością papieżowi w 1637 roku. I ultrechtski baliwat zakonu teutońskiego istnieje do dzisiaj jako instytucja charytatywna. Zakon przestał być ekumeniczny dopiero po przenosinach takich wymuszonych głównej siedziby zakonu do katolickiej Austrii, kiedy to wymusił to Napoleon, ale o tym za chwilę. No bo wróćmy teraz do stanu z XVII wieku. W 1606 roku w Mergenheim zbudowano seminarium duchowne dla księży, którzy w zakonie niemieckim odgrywali raczej podrzędną rolę. Podobne seminarium utworzono nieco wcześniej w kolonii, no i tak jak wspomniałem, stosowano zasadę, że główni notable i wielki mistrz muszą być katolikami. W jak Zakonu istotną rolę odegrała opieka Habsburgów? To oni aż do końca XVI wieku narzucali swoich przedstawicieli na zakonu. Wówczas zaczęto ich określać mianem wielkich i niemieckich mistrzów, a samą instytucję zakonną traktować jako domowy zakon Habsburgów. Pierwszym habsburskim zwierzchnikiem zakonu został w 1590 roku arcyksiąże Maksymilian, znany w naszej historii jako były kandydat na tron polski i konkurent Stefana Batorego. O Maksymilianie Habsburgu usłyszeliśmy we wstępie podcastu. Nawiasem mówiąc, w czasach nowożytnych dynastia Habsburgów wydała aż 10 wielkich mistrzów zakonu. Ostatnim z nich był książę Eugen von Osterreich Teschen, czyli Eugeniusz Habsburg z linii Habsburgów. Cieszyńskich, który sprawował tę funkcję w latach 1894-1923. Od połowy XVI wieku oddziały zakonu brały udział w walkach z Turkami, czyli nadal zakon prowadził jakąś działalność militarną. W opracowanych w 1606 roku statutach nawet wprowadzono obowiązek trzyletniej służby zbrojnej dla młodych braci rycerzy i w latach 1616-1809 po stronie Habsburgów blisko 720 rycerzy zakonnych brało udział w walkach z Turcją. Nowo przyjęcie bracia zakonni musieli obowiązkowo odbywać tą trzyletnią służbę jako oficerowie w zamkach na pograniczu z Turcją. W trakcie wojny trzydziestoletniej ówczesny Wielki Mistrz Leopold Wilhelm wystawił w 1645 roku własny regiment, zwany regimentem Wielkiego i niemieckiego Mistrza. Bracia zakonnie służyli w nim jako oficerowie, formacja ta walczyła po stronie Habsburgów. Ale bracia zakonni również służyli w innych formacjach po stronie Habsburgów w tej strasznej wojnie. Była to jedna z ostatnich emanacji militarnej strony zakonów, takiej zorganizowanej formacji. Ale koniec końców krzyżacy walczą przeciwko niewiernym ponownie. To nie jest jedyna powiedzmy ich walka. Ich udział w obronie Wiednia oraz walkach ze Szwedami w trakcie wojny, które, o której wspomniałeś, trwającej od 1618 do 1615. 1948 roku, czyli wojny trzydziestoletniej jest dość dobrze udokumentowany, za zasługi dla Rzeszy Habsburgowie przyznali Zakonowi nowe posiadłości na obszarze austriackiego Śląska, a po klęsce Czech pod Białą Górą, także na Morawach. W 1696 roku oficerowie zakonni stworzyli nawet specjalny regiment, nazwany później Wienerhaus Regiment, wiek 17. Zapisał się w historii zakonu również budując wspaniałe budowle barokowe, jak kościoły i zamki we wspomnianym przez Ciebie Mergentheim, Ilangen czy Althäusen. Mimo to zakon nie zrezygnował w tym czasie ze swoich roszczeń do Prus, protestując od 1660 roku przeciwko nadaniu tytułu elektora brandenburskiego książętom Pruski. A po 1701 roku także przeciwko nadaniu tytułu króla w Brandenburgiej Prusach. Posłuchajmy, co profesor Grzegorz Kucharczyk w swojej książce Prusy Pięć Wieków napisał o stosunkach prusko-krzyżackich. Zakon Krzyżacki, po utracie swojego państwa w 1525 roku w wyniku reformacji, przetrwał w katolickich częściach Rzeszy. Gdy w 1701 roku elektor brandenburski Fryderyk III Hohenzollern podjął dyplomatyczne starania u innych władców Rzeszy, by uznali jego tytuł „Króla w Prusach”, zakon krzyżacki rozpoczął szeroko zakrojoną kontrakcję przeciw uzurpatorowi rządzącemu zakonnymi posiadłościami w Prusach. Dyplomacja Fryderyka kontratakowała, przypominając w finansowanych przez siebie pamfletach o rozkładzie moralnym elit krzyżackich na początku XVI wieku. Krzyżacy nie uznawali królewskiej tytulatury Hohenzollernów nawet po tym, jak w 1787 roku uczyniła to stolica apostolska. Książka jest świetna, jedyna i niepowtarzalna, choć sugeruję skupić się na faktach, nie interpretacji. Tu, w porównaniu z panem profesorem, mamy inne poglądy. Szczęśliwie w XXI wieku możemy się przecież różnić. Po pierwszym zaborze Polski w 1772 roku, Zakon próbował odzyskać żmudź i zgłaszał pretensje do Prus i Infland. Arek, co się dalej dzieje z Zakonem? Czy będzie walczyć później z Napoleonem? Już nie. Zakon przestaje walczyć i nawracać. W latach 1732-1761 funkcję wielkiego mistrza zakonu pełnił prałat Clemens August. Wcześniej nie było zwyczaju, aby kapłan zajmował to stanowisko. W związku z tym, siedem lat po jego święceniach kapłańskich, został mianowany rycerzem i uzyskał tytuł cesarskiego pułkownika. Nominację te zatwierdził prezydent Dworskiej Rady Wojennej, książę Eugeniusz von Savoyen. Pod koniec XVIII wieku posiadłości zakonów Rzeszy obejmowały około 1550 osad zamieszkałych przez 100 tysięcy poddanych. To jest naprawdę dużo. W wyniku rewolucji we Francji oraz klęsk Habsburgu w starciach z Napoleonem sytuacja materialna zakonu uległa dramatycznemu pogorszeniu. W 1797 roku utracono większość majątków na lewym brzegu Renu. Mówimy tu o posiadłościach zakonnych na terenie Związku Reńskiego. Traktat w Lunewil w 1801 potwierdził utratę baliwatów Alzacji, Lotaryngii, Bizen i Koblencji. Poklęsta Austrii w 1805, zakończonej traktatem w Preżburgu, dzisiaj znanym jako Bratysława, przyszłość zakonu niemieckiego wydawała się przesądzona. Kolejna klęska Austrii w 1809 zmusiła cesarza Franciszka I do zrzeczenia się dóbr zakonów w Niemczech. I 24 kwietnia 1809 roku Napoleon uznał zakon za zlikwidowany w krajach Związku Reńskiego. Majątki we Frankonii wraz ze stolicą w Mergenheim przekazano królestwu w Wittenbergii, resztę przyjęło księstwo Bawarii. Tylko nieliczne konwenty przetrwały w cesarstwie austriackim. Więc można powiedzieć, że 1809 rok był dla zakonu czymś takim, jak 1525. Wielki mistrz z Rodu Habsburgów, Antoni Wiktor, przeniósł swoją siedzibę do Wiednia, gdzie umieszczono również skarbiec i część rozproszonego archiwum. W 1788 roku w zakonie krzyżackim było 10 landkomturów, czyli takich regionalnych konturów, którzy kierowali baliwatami, 59 nadzorujących majątki oraz zaledwie 27 rycerzy zwykłych. Przyjmowanie do zakonu nie było generalnie problemem, jednak wstępujący rycerz musiał udowodnić szlacheckie pochodzenie swoich 16 przodków. No to trochę jednak było zachodu z tym. O Twoim ulubionym Wiedniu jeszcze za chwilę wspomnimy, ale w wyniku likwidacji seminariów duchownych w Rzeszy i braku kandydatów, zakon w Austrii funkcjonował z trudem, będąc całkowicie zależnym od cesarza austriackiego Franciszka I. Taki stan rzeczy utrzymywał się po klęsce Napoleona w 1815 roku i został potwierdzony w postanowieniach Kongresu Wiedeńskiego. W 1831 roku Cesarz Franciszek I nadał zakonowi samodzielność i to jest jakby związek zakonu z dynastią Habsburgów. W 1889 roku, po zmianie statutów, dynastia austriacka zyskała znaczący wpływ na wybór wielkiego mistrza. Od tego momentu zakon przyjął nazwę niemiecki zakon rycerski. W strukturze zakonnej przywrócono instytucję sióstr zakonnych, które zaangażowały się w działalność pitalną i edukacyjną. Ponownie podjęto działalność charytatywną na wzór tej, którą zakon Krzyżacki realizował na początku swojego istnienia, tworząc oddzielne konwenty dla księży oraz znów seminaria duchowe. Siostry zakonne w zakonie Krzyżackim to coś, co zapewne zaskoczyło tutaj wielu słuchaczy. Ja się zastanawiałem, jak je można nazwać? Może krzyżaczki? Kurczę, nie wiem, ale no jakoś trzeba je nazwać. Z zostawimy to słuchaczom. Regułę żeńską w zakonie zatwierdził papież Pius IX w 1854 roku, a już rok później kapituła generalna zakonu formalnie włączyła skromadzenie sióstr Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie do struktur zakonu. Pierwsze trzy domy macierzyste założono w Lanek, Opawie i Freudenhall, a ponieważ kościół katolicki zarówno kiedyś jak i dzisiaj był zdecydowanie patriarchalny, to równolegle utworzono konwenty księży, aby byli przewodnikami duchowymi sióstr, no bo przecież te mogły zbłądzić na manowce grzechu jak Ewa w raju, a wiadomo, że księża nie błądzą, tylko co najwyżej zmieniają parafię. W 1866 roku zakon stanął w obliczu poważnych problemów finansowych, co zmusiło go do utworzenia instytucji honorowych rycerzy. Dzisiaj nazwalibyśmy ich honorowymi sponsorami. W 1871 roku powołano tzw. Marianów, do których dołączyła znaczna część austriackiej szlachty oraz wyżsi oficerowie. Pod koniec XIX wieku na terenie państwa pruskiego dokonano rewizji historii średniowiecznego zakonu i jego kontrowersyjnej roli w nawracaniu pogańskich prosów. Na początku XX wieku zakon był już uznawany za prekursora Hohenzollernów i wykonawcę wschodniej misji o no jednak wyraźnie takich cechach antypolskich i antysłowiańskich. Niemiecki zakon rycerski, zachowując pewien dystans wobec tych tendencji, zwłaszcza w kontekście gloryfikacji wielkiego mistrza księcia Albrechta Hohenzollerna wysłał, mi no to w 1902 roku, swoich przedstawicieli na uroczystości do Malborka z udziałem cesarza Wilhelma II. Było to dość spóźnione, ale oficjalne pojednanie się z zakonu z utratą Prus. Ciekawe jest to, że ostatni król Prus, Wilhelm II, uwielbiający wszelkiego rodzaju inscenizacje tego typu, tego typu szopki, Właśnie wtedy wygłosił mowę o polskiej bucie, wzywając do świętej wojny z polską bezczelnością i sarmacką butą. Po tym płomiennym przemówieniu Hohenzollerna opuścił go jego nadworny malarz. Jego nadworny malarz, Wojciech Kossak. I tutaj widzę zdumienie na twarzach naszych słuchaczy. Wojciech Kossak nadwornym malarzem Wilhelma Hohenzollerna. Niezły, naprawdę. Ale wróćmy do tego zakonu u Habsburgów, ponieważ on po prawie 700 latach od swojego powstania przypomniał sobie, po co był powołany. I w latach 60. XIX wieku bracia zakonni zaczęli służyć w austriackiej armii jako lekarzy i sanitariusze wojskowi. Inicjatorem powrotu do źródeł była fawa bitwa pod Solferino. Która rozegrała się 24 czerwca 1854 roku, Rzeź pod Solferino znana jest powszechnie jako wydarzenie, które bezpośrednio przyczyniło się do powołania Czerwonego Krzyża. Natomiast nie jest powszechnie znane, że sprowokowało to Krzyżaków do powrotu do ich pierwotnego celu, czyli opieki nad chorymi i rannymi. I w trakcie I wojny światowej w armii austriackiej można było zobaczyć ambulance, gdzie obok znaku Czerwonego Krzyża był tentoński Krzyż Zakonu. A ja później słuchaczom wrzucę na naszej grupie na Facebooku takie zdjęcie. Naprawdę jest to zaskakujące. Po upadku monarchii Habsburgów w 1918 roku zakon będący związany z tą dynastią znalazł się znowu kolejny raz w swojej historii na krawędzi likwidacji. W konsekwencji arcyksiąże Eugeniusz ustąpił ze stanowiska wielkiego mistrza w 1923 roku, a w 1927 roku austriacka dyplomacja uzyskała akceptację dla stanowiska, że zakon, mimo swoich historycznych związków z Habsburgami, miał charakter duchowny. I od tego Czasu Przekształcił się w instytucję charytatywną, co zostało formalnie potwierdzone nową regułą nadaną przez papieża Piusa 11 w 1929 roku. Zmieniono także nazwę na zakon niemiecki, zastępując strukturę braci rycerzy instytucją braci duchowych. Wielcy mistrzowie kontynuowali swoją działalność w Wiedniu. Przed wybuchem II wojny światowej, oprócz Austrii, domy zakonne istniały również w Jugosławii, Czechosłowacji oraz południowym Tyrolu we Włoszech. Mówimy tutaj o konturii nad Ets w górach. W 1938 roku, po aneksji Austrii, władze hitlerowskie zlikwidowały zakon niemiecki, starając się zastąpić go instytucją o tej samej nazwie, lecz opartą na ideologiach nazistowskich. W 1939 roku zakon został zlikwidowany w Czechosłowacji po jej zajęciu przez wojska niemieckie. Co się dalej dzieje, Arek? To jest bardzo ciekawy wątek likwidacja zakonu przez III Rzeszę, który całkowicie nie pasuje do polskiej narracji o zakonie krzyżackim i nazistach, bo w naszej powszechnej opinii takiej obiegowej krzyżacy są wręcz wrzucani do jednego worka z tymi nazistami. Jak sam wspomniałeś w odcinku o alternatywnej wersji bitwy pod Grunwaldem, w ekranizacji grzaków Forda, to oni mieli podobno pierwotnie zamiast Kyrie Eleison wznosić okrzyki Sieg Heil. No, Prawdą jest, że naziści wykorzystywali symbolikę zakonu i wykreowany też przez niemieckich pisarzy XIX wieku mit niemieckich krzyżowców niosących cywilizacji pogańskim barbarzyńcom na wschodzie i turującym drogę niemieckiej pruskiej cywilizacji na tym terenie. Hitlerowcy zamierzali wykorzystać zakon i jego historię do celów propagandowych, próbując stworzyć nowy zakon niemiecki, oparty na nowych założeniach Himmlera. Ależ oczywiście, herb zakonu, czarny krzyż na białej tarczy, został wykorzystany jako znak nazistowskiej organizacji Bund Deutscher Osten, która propagowała ideę niemieckiego Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej na wschodzie. Do rycerskich tradycji zakonnych nawiązywało też SS, urządzając na przykład swoje siedziby w byłych krzyżackich zamkach, czy organizując w nich różne nazistowskie imprezy, Himmler wręcz przedstawiał SS jako kontynuatora tradycji średniowiecznego niemieckiego zakonu rycerskiego. I na paranoję zakrawa fakt, że równocześnie Himmler i Hitler uważali, że katolickie zakony rycerskie były narzędziami Watykanu i jako takie są zagrożeniem dla ustroju nazistowskiego. No takie swoiste schizofrenie w wielu obszarach były po prostu powszechne w III Rzeszy. Zatem naziści, którzy cele na przykład regalia wielkiego mistrza, skonfiskowali dobra zakonne w Austrii i Czechach, zakazali działalności zakonu, a braci zakonnych wsadzili do więzień i do obozów koncentracyjnych. Fakt prześladowań braci zakonnych, powiedzmy <grydźmy> wprost. Krzyżaków przez Hitlerowców jest w Polsce praktycznie nieznany. Pewnie wielu naszych słuchaczy zastanawia się teraz co tu opowiadamy. I właśnie ta historia pokazuje jaką siłę historyczną ma propaganda. Wielu krzyżackich braci na przykład ze Słowenii, którzy zginęli podczas II wojny światowej, jest oficjalnymi męczennikami Kościoła katolickiego. Trzeba także powiedzieć, że Himmler miał w planach utworzenie własnego zakonu krzyżackiego. Zrobił nawet pewien krok w tym kierunku, bo w celach szkoleniowych NSDAP powstały zamki krzyżackie, tak zwane NS Ordenburg. Zbudowano i oddano trzy zamki do użytku. Vogelslang Weifel, Kresinze na Pomorzu, obecnie dzielnica Złocieńca oraz Zondhofen w Algau, który dziś wykorzystywany jest przez Bundeswerę. Planowano nawet zamek w krakowskiej dzielnicy Kazimierz, a na zachodzie istniały plany budowy zamku w kraju Zary, Metlach. NS Ordenburg, czyli Nacjonalssocjalistische Ordenburg, czyli można to przetłumaczyć jako Narodowo-Socjalistyczne Zamki Zakonne. To właśnie taka nowa wersja zakonu, którą próbowano stworzyć. Jak wszystko w tym czasie w Niemczech? Po Niemiec w 1945 roku, zakon wznowił działalność. Najpierw w Austrii, a potem we Włoszech, a następnie w Niemczech Zachodnich. Od 1947 roku bracia zakonni. Skupili się oczywiście na działalności duszpasterskiej, natomiast kongregacja sióstr kontynuowała działalność charytatywną i pedagogiczną. Przetrwanie niektórych domów zakonnych we Włoszech i Jugosławii zapewniło ciągłość działania zakonu. W Republice Federalnej Niemiec klasztory pierwotnie powstawały dla sióstr, szczególnie w Bawarii, np. Pazał i Reni a później dla braci z siedzibami w Darmstadt i Frankfurt Sachsenhausen. W 1964 roku zakon rozpoczął działalność w Litkoping w Szwecji. Głównym filarem działalności zakonu niemieckiego było podtrzymanie instytucji honorowych rycerzy, a następnie tworzenie instytucji tzw. familiarów, głównie spośród osób świeckich. W 1981 roku zakon liczył łącznie 74 braci zakonnych. Czytaj, księży w czterech prowincjach. Oprócz tego było 407 sióstr i 12 honorowych rycerzy i 436 tak zwanych familiarów. Dzięki wsparciu finansowemu tych ostatnich oraz państwa bawarskiego w 1973 roku wybudowano na przykład dom starców pod wezwaniem Świętego Michała w Axelandesbad w 1986 roku przy Domu Starców we wspomnianym Aleksander Zbad otwarto kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety, ponoć jednej z patronek zakonu. Dużo uwagi poświęcono działalności wydawniczej i archiwalnej, udostępniając zbiory również badaczom Polski. Wszelkie reformy i przemiany w zakonie dokonywane są za zgodą papieży. Kontakty z Watykanem podtrzymuje specjalny reprezentant w Rzymie, tak zwany generalny prokurator. Zakon po 1989 roku ponownie został zarejestrowany również w Czechach, gdzie stara się no, z różnym skutkiem. Odzyskać swoje majątki skonfiskowane przez komunistów po wojnie i obecnie w Ułomuńcu, całkiem daleko polskiej granicy, prowadzi własne gimnazjum. Nazwa zakonu krzyżackiego w Czechach to rzad brati domu Panny Marii w Jieruzalemę ale ponad 500 lat po pokoju toruńskim realizowany jest chyba parytet, o którym mówiłeś w poprzednim odcinku. Czy są w zakonie Polacy? Nie wiem, Marcin. Na łamach portalu Dziennik Zachodni w 2014 roku zamieszczono wywiad z doktorem Mieczysławem Żeglinem, z którego dowiedziałem się, że dzisiaj... W czeskim Bruntalu zakon ma w swoich szeregach dwóch Polaków. Są to ojciec Dariusz Cecerski z Małopolski i ojciec Waldemar Woźniak z Pomorza. To zapewne nie witałem się jak w filmie Aleksandra Forda. Mam nadzieję, że nie. Przykłady te świadczą, że obecny zakon niemiecki różni się istotnie od dawnego zakonu krzyżackiego. Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości, gdyż świętując 800-lecie swego istnienia, nawiązał do średniowiecznego poprzednika i przejął jego symbolikę czyli czarny krzyż na białym tle. Nawet nie ustrzegł się wykorzystywania tej symboliki dla doraźnych celów politycznych, jak na przykład kiedyś przyjęcie w 1957 roku kanclerza RFN Konrada Adenauera na honorowego rycerza zakonu. Pielęgnowanie 800-letniej tradycji jest obecnie pod wielkim znakiem zapytania. Pomimo tych wątpliwości, obchody odbyły się, a w Norymberdze zorganizowano wystawę, na którą nawet pożyczono eksponaty z Muzeum Zamkowego w Malborku. Podobna ekspozycja miała miejsce w 1993 roku na zamku w Majnau. Mainau to wyspa na jeziorze Bodeńskim, którą w 1271 roku minister Arnold von Langenstein podarował zakonowi Krzyżackiemu, ale ta nie należy dziś do zakonu. W wyniku sekularyzacji w 1806 roku, przeprowadzonej za czasów Napoleona Bonaparte, zakon Krzyżacki utracił Mainau. Komandoria zakonu krzyżackiego została rozwiązana, a jej majątek przeszedł na własność nowo powstałego Wielkiego Księstwa Badeni. Jednak co jubileusz, to jubileusz. Co więcej, z okazji 800-lecia istnienia zakonu odbyła się pielgrzymka do Rzymu, której wzięło udział około 200 wiernych na czele z ówczesnym wielkim mistrzem Arnoldem Welandem. Jan Paweł II, biskup Rzymu, przyjął ich na specjalnej audiencji 11 lutego 1991 roku w Auli Klemensa w Watykanie i udzielił swojego apostolskiego błogosławieństwa. No to jest naprawdę coś. Polski papież udziela apostolskiego błogosławieństwa wielkiemu mistrzowi krzyżaków. Naprawdę niesamowita historia. Dla jednych papież, dla drugich biskup Rzymu, mniejsza o większość. Arek, na koniec powiedz kilka słów o obecnej siedzibie zakonu. Tak, w końcu dojechaliśmy do mojego ulubionego Wiednia. Bo tam dzisiaj jest główny dom zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Znajduje się on nieopodal Wiedeńskiej Katedry Świętego Szczepana. Okazałym budynku przy Singerstrasse 7, w którym to swego czasu mieszkał Wolfgang Amadeusz Moza. Znajduje się również w tym kompleksie kościół zakonny. Obecnym 66. wielkim mistrzem jest Frank Bayard, który zanim wstąpił do zakonu w 2000 roku, ukończył studia w zakresie zarządzania i gospodarki europejskiej i uzyskał tytuł MBA na jednej z najbardziej prestiżowych, prywatnych niemieckich uczelni. Więc jak widać, zakon zawsze stawiał i nadal stawia na dobre zarządzanie. Z obecną siedzibą zakonu w Wiedniu jest związana taka moja zabawna historia, która przydarzyła mi się ponad 20 lat temu podczas jednej z moich pierwszych wizyt w tym pięknym mieście. Otóż idąc sobie ulicą, właśnie tą, o którą wspomniałem, naprzeciw pięknego okazałego budynku zobaczyłem stojący przed nim wielki czarny Mercedes klasy S. Zwróciłem ją uwagę, bo stał przy nim kierowca w pełnej liberii z czapką, co wiecie, nie, nie jest częstym widokiem, a w Polsce to jeszcze rzadziej, ale szczęka mi dopiero opadła z wrażenia, gdy z budynku wyszło dwóch ludzi w garniturach z narzuconymi na nich krzyżackimi płaszczami. Wsiedli do tego Mercedesa i odjechali. Nie to po prostu zamurowało. Stałem i myślałem, co jest. Biały dzień, w środku Wiednia, goście w Krzaskich Płaszczach chodzą po ulicy i jeżdżą sobie Mercedesem z kierowcą. Bynajmniej nie był to czas karnawału, a też nie było żadnej ekipy z kamerami widać w, w okolicy. Więc przyjrzałem się wtedy dobrze temu budynkowi tablicy na tym budynku i odkryłem, że krzyżacy nadal istnieją. Więc jeżeli ktoś ze słuchaczy będzie w wiedniu, to polecam krótki spacer na Zinger. To jest pierwsza w lewo u wylotu z placu katedralnego na popularną kertner prowadzącą do, od katedry do Opery. I jak już tam dojdziecie i obejrzycie obecną siedzibę zakonu krzyżackiego, to proponuję Planuję przejść się jeszcze kawałek dalej na równoległą, pobliską Weinburger Gazę, gdzie wprowadzonej przez polską rodzinę restauracji Rips Wina serwują, w mojej ocenie, najlepsze żeberka na świecie. Ja naprawdę polecam, jadam je tam od 20 lat. Tylko pamiętajcie o wcześniejszej rezerwacji stolika, bo lokal cieszy się dużą popularnością. I zajadając już te pyszne żeberka, popijając je piwem. Proponuję podumać o drodze, jaką przebył ten zakon, zaczynający od kilku ubogich rycerzy na polach pod Akką w Syrii ponad osiem wieków temu. Drogi, która zawiodła ich na szczyt, drogi, gdzie była przemoc, bogactwo, ale też to następni upadek i prześladowania, by po tylu wiekach naprawdę zająć się tym, po co kiedyś zostali powołani. Natomiast Marcin, czy ty wiesz, że obecnie zakon ma baliwaty takie jak Wielki Baliwat Północnej Ameryki, Wielki baliwat południowej Ameryki, czy na przykład baliwat Puerto Rico. No dołóż do tego jeszcze na przykład komandoriem Brazylii. I sobie wyobraziłem platformę z krzyżakami na karnawale w Rio. Nie, no naprawdę, to jest, to jest niesamowite. Albo słoneczny patrol krzyżacki na plaży w Puerto Rico. <laughs> A no teraz sobie wyobrazisz, leżysz sobie na plaży Puerto Rico w mar markowych patriotycznych majtach z napisem Husaria Polska. No i fik. Nam nikomu źle nie życzę, ale powiedzmy sobie, że masz lekki udar słoneczny i tracisz przytomność. Oczywiście masz prywatne ubezpieczenie. No i budzisz się w oślepiająco białym pokoju prywatnej kliniki, a ja nad temu pochyla się lekarz z teutońskim, krzyżackim krzyżem na fartuchu i mówi do ciebie z uśmiechem Guten Tag! No i, i, i tym optymistycznym akcentem na dzisiaj się chciałem z Państwem i Marcin z Tobą również pożegnać, no i obiecuję, że jeszcze pociągniemy krzyżacki wątek. Dziękuję Ci, Jarek za udział w dzisiejszym podcaście. Słuchaczy, jeszcze nie żegnam, bo chcę opowiedzieć o jednym krzyżackim zamku na terenie Polski, a drugim na terenie Czech. Także poczekajcie, posłuchajcie. Do widzenia, Arek. Cześć. Cześć, cześć wszystkim. Nieustannie toczą się dyskusje, który browar jest najstarszy w Polsce, a głównymi rywalami są Racibusz i Lwówek Śląski. Niewielu jednak wie, że zaledwie 40 km od Wrocławia, w otoczeniu Bólnej Zieleni lasów, licznych dworów, parków i jezior, znajduje się jeden z najstarszych browarów w Europie. Jest to unikatowy średniowieczny zamek, który niegdyś gościł wiele koronowanych głów, w tym Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełę. Ten zamek to zamek krzyżacki. Pierwsze wzmianki o istnieniu zamków w Namysłowie pochodzą z 1312 roku. Budowę obecnej struktury rozpoczęto około 1360 roku na polecenie cesarza Karola IV luksemburskiego. Gotycki zamek został wzniesiony na niewielkim wzniesieniu. Początkowo otoczony był fosą, którą usunięto w XIX wieku. W pierwszej połowie XVI wieku zamek przejęła Rada Miejska Wrocławia, która zleciła jego przebudowę. Z tego okresu pochodzi brama wjazdowa z przedmurzem i mostem. Na przestrzeni wieków miał wielu właścicieli, w tym Zakon Krzyżacki, który nabył go w 1703 roku i władał nim do 1810 roku. Od końca XIX wieku zamek był własnością rodziny Hazelba, która odkupiła go od miasta wraz z browarem zamkowym. Na dziedzińcu znajduje się późno renesansowa studnia z około 1600 roku. Obecnie zarówno zamek, jak i browar są w posiadaniu grupy żywiec i nie są dostępne dla zwiedzających, ale można go zobaczyć przez bramę browaru. Namysłów to niewielkie klimatyczne miasto położone w województwie opolskim. Choć obecna nazwa miasta została oficjalnie zatwierdzona tuż po II wojnie światowej, wcześniejsze formy również nawiązywały do polskiego słowa myślenie. Będąc w namysłowie, warto wybrać się na rynek, gdzie w centralnej części można podziwiać wspaniały ratusz z drugiej połowy XIV wieku. Początkowo była to budowla w stylu gotyckim, która po przebudowie zyskała cechy renesansowe. Jeśli planujecie wizytę na opolszczyźnie, warto wiedzieć, że w pobliżu znajduje się drugi zamek krzyżacki. Bruntal, położony na polsko-czeskim pograniczu. To miejsce, które może nie od razu przychodzi na myśl jako cel podróży, ale z pewnością jest warte odwiedzenia. Przyciąga tu przede wszystkim zamek i pałac w Bruntalu. Ich historia sięga XV wieku, kiedy wzniesiono gotycki zamek miejski. Pierwotna twierdza stojąca przy murach miejskich została przebudowana pod koniec XVI wieku na renesansowy zamek. I to w wyjątkowy sposób, na planie wycinka koła z dwoma poziomami arkad otwartych na dziedziniec oraz wieżą zegarową. Dzisiejszy barokowy wygląd zamek zawdzięcza architektowi Neumannowi, który w latach 1766-1777 prowadził kolejne modernizacje. Ekspozycja zamkowa obejmuje kaplicę na parterze oraz salę na pierwszym piętrze. Zdobioną rokokowymi malowidłami ściennymi. Warto w tym zamku zwrócić uwagę na galerię obrazów, zawierającą dzieła wielu mistrzów włoskich, holenderskich, flamandzkich i niemieckich z XVI do XVIII wieku, oraz zamkową bibliotekę zawierającą zbiory wielkich mistrzów zakonu Krzyżackiego. Słuchajcie: jeden region, dwa zamki. Zapraszam na Śląsk po obu stronach granicy. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.